Jak dziś się panu Oświęcim kojarzy? Proszę pana, no Oświęcim Polakowi to się kojarzy z niemieckim obozem śmierci. Jak widzę Niemca, to mam kłopot zawsze taki, bo oni robili tutaj między innymi mydło z ludzi, robili sobie abażury z ludzkiej skóry i to są ci sami Niemcy, którzy żyją dzisiaj, bo są ciągle pracownicy tamtego systemu państwowego, którzy pobierają emeryturę, oraz w niemieckich muzeach stoją obrazy polskie, które zostały wywiezione, a to z Krakowa, a to z innych muzeów w Polsce. I te obrazy tam stoją, one są skatalogowane, są przedwojenne filmy i zdjęcia, gdzie te obrazy wiszą w Polsce, a to w kościołach, a to w muzeach, i Niemiec tego nie oddaje. Skoro Niemiec tego nie oddaje, to każdy następny Niemiec, który tego nie oddaje, każde następne pokolenie, choćby było tych pokoleń 50, dopóki nie odda tego, co ukradli, jest osobiście odpowiedzialny za to, co zrobili w Auschwitz. Koniec, kropka. Czyli każdy Niemiec, który nie oddaje polskich obrazów, jest w pewnym sensie spadkobiercą producentów mydła z ludzi. Byłem tutaj raz w szkole podstawowej, potem w szkole średniej, raz na studiach. No i nie chcę tam chodzić. Widziałem dość. Nie potrzebuję tego zwiedzać, natomiast Niemca każdego powinno się za pysk prowadzać do Oświęcimia przymusowo na zwiedzanie. I takie na kolanach 7 godzin, żeby on dokładnie zobaczył każdy kamień. I jeszcze może jakąś taką ścieżkę dla nich zrobić, tak jak Muzeum Powstania Warszawskiego, można wejść do kanału. Zrobiłbym tu w obozie jeszcze jakąś taką ścieżkę, żeby Niemiec poczuł, musiał założyć pasiak i żeby poczuł się tak jak ofiary niemieckich czynności zgodnych z ówczesnym prawem niemieckim, które to prawo zostało demokratycznie ustanowione, bo Hitlera wybrali w demokratycznych wyborach. Przepraszam pana bardzo, ale jak słyszałem się o święci, to mam takie skojarzenia. A dzisiaj jadę przez miasto, zdziwiłem się, pytam pana szofera, z którym jechaliśmy. Proszę pana, co oni takie tu bloki wysokie mają? Bo nie tylko te czteropiętrówki, tylko patrzę, jakieś takie wyższe bloki. Co? Ja myślałem, że w Oświęcimiu jest tylko Auschwitz. I ktoś mi powiedział, że jakaś fabryka kauczuku, to znaczy, że mają las tropikalny i wyciskają kauczuk z drzew, no nie wiem, to muszę się dowiedzieć więcej, skąd tu jest w ogóle tyle ludzi i sala na 500 ludzi. Skąd tu jest, co tu jest, jakiś jest handel, jakaś produkcja, co to jest? No nie wiedziałem o Oświęcimiu jako takim, wiedziałem, że dobra kolej tu była przed wojną, ale że tu tyle ludzi zatrudnienie znajduje, to jest podejrzane jest. W czym państwo robią?